Siemka wszystkim. Postanowiliśmy jednak dzisiaj zostać na torze. Zaraz wyjeżdżamy, już jesteśmy spakowani, wychodzimy z hotelu. Stwierdziliśmy jednak, że zostajemy na torze na drugi dzień. Jednak trzeba potrenować więcej. Chodźcie zobaczyć nasz nowy nabytek. Jesteśmy w takim motelu, w którym będziemy pokatować na takie zabytki stoją w niektórych miejscach. Widać, że są to fani motoryzacji. Zobacz, jakie wąskie stopki. A i tu nie ma tego też. Ale to nie wszystko, co tutaj się znajduje, bo w innej części, z tego co pamiętam, tego hotelu jest drugi. A gdzie on jest? Drugi masz na dole. Drugi. Proszę Państwa. Motocykl. Mi się podoba, nie wiem co wy sądzicie. My już wychodzimy. Jesteśmy spakowani i jedziemy na tor. Zobaczymy, co dzisiaj się uda osiągnąć na torze motocrossowym. Po raz drugi w moim życiu, a w Wiktora życiu po dłuższej przerwie. Nie wiem, który raz. Jak widać, została nas zima. Trzeba będzie to odmrozić. Teraz wam zaprezentuję, jak szkrawek zajebiście odśnieżył. Kurde, co ja będę się starał, jak... Mi odśnieżył troszeczkę, żebym coś widziała, czy to dla siebie? Jest dla siebie. A tego to nawet nie odśnieżyłeś, bo lusterku nie widzisz. No dobra. Ale ty już jesteś przystosowany do braku lusterka. Ręcznie. Zajebiście to wszystko wygląda. Opatrzcie, jaki zajebisty rajdowiec zapomniał o ręcznym. O, tu są bramki do startu. Na jakimś wielkim torze motocrossowym. Ej, ja na wakacje chcę pojechać na dużo torów motocrossowych. Powiem tyle, dzisiaj jest... Obrót Sakrycki. Tak, motorów. Kuta. Naprawdę. Ja nie wiem, co to będzie. Czuję się zestresowana. Zaprezentuję wam, ile jest motorów dzisiaj. Mianowicie w bierzemy filtr, będziemy zmieniać zaraz. Ja muszę zmienić olej ogólnie już za niedługo. No. Czyli po tym dniu na torze. Bo w sumie nie wiem, ile motogodzin mogliśmy zrobić wczoraj na przykład, jak myślisz? Dwie? Może? Cały pak wyjeździliśmy. Wyczyścił motor po pierwszym dniu na torze motocrossowym, bo wczoraj po tym torze leśnym był brudny trochę, a teraz już jest czysty. Jeszcze dopompujemy paliwa. Boże, powietrza. Grawik! Chyba się na radę jakaś, nie? No. Dobra, nie będziemy tego nagrywać. Patrzcie, jaka Hondzina tu stoi. Ale ładna, no nie Honda. Ty, i to Cairoli przyjechał MRF-em, patrz. Cairoli. No. Bardzo się cieszę, że tutaj przyjechaliśmy, ponieważ odkryłam, że bardzo lubię motocross i na pewno będziemy jeździć dużo więcej na motocrossie teraz, ponieważ chyba wolę jeździć na motocrossie niż enduro, ale jeszcze nie mam. Było dużo wypadków z tego, co się przed chwilą dowiedziałam, ale niestety nie są nagrane, bo po pierwsze nasze dwie kamerki GoPro nie działają. Kurde, dlaczego? I ja też tam cały czas nie nagrywam, tylko raz na jakiś czas. Akurat wtedy, kiedy są wypadki, tego nie widzę. A wy pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, klikać dzwoneczek, żeby być na bieżąco i łapki w górę. Dajcie znać, czy wam się podobał film, a my już lecimy do Wiktora.
okazało się, że nie ma powietrza w pole. Chyba. Zobaczyło się powietrze. Szklaniczny serwis. Mogę wam powiedzieć, że wszystko mnie tak bardzo boli. Ręce, nogi. Chyba mi kolejka ucieknie. Wszystko. Podjeżdża. Gdyby nie to, że jest tak gorąco. Normalnie jest gorąco dzisiaj. Jest tak gorąco. Jest gorąco, nie? A minus jeden. Ja w tej zimie to się wykończę. Co to będzie? Nie wiem, co będzie w lecie, bo w tej zimy to jest ciepło. I co, jesteś zadowolony? Jestem zadowolony, jestem bardzo zadowolony. Wiesz, dzióbeczek tutaj się dobrze daje czadu. No. Zajeździłem już dwa motory. Patrzyłem, którymi ścieżkami jeździ. Jeden ten bez hamulca, ten co cały czas w lewo jeździ. Ten w lewo i nie ma hamulca, to ten jest zajeżdżony, teraz dojeżdża, rozumiesz? Mój, twój, bo swój jeszcze twój zajeździł, Huśkę zajechał. Huśkę zajechał wczoraj, dzisiaj rozumiesz tego. Się bierze za najlepszy motor na świecie, czyli KTM. Patrzcie co my robimy w przerwie, jemy mandarynki. Mandarinos. Tylko mandarynki, same zdrowe rzeczy. To jest jakaś taka mniej do fajna do pobierania. Co ty gadasz? No. A co by było, jakby wam puścili w tą stronę? Nie skręcili. Motor jest przystosowany do stępu w lewo. No tak, ale... Dziękuję. Ale dobry. Nie. Teraz mi obierz. Ale serio mówię. No. On też chce. Tak na nogę z prawej strony, Szklawik. A... Trzymaj. I tylko w prawo, w lewo da się skręcać. Trzeba by przemienić motor. Ty, ale wyobraź sobie... Jakby ci przystosowali motor i nagle musiał jeździć w prawo? To gorzej by mu się jeździło, bo driftować quadem też potrafię tylko w jedną stronę. Teraz pokażemy wam progres, jaki został poczyniony od pierwszego wjazdu. To nie był pierwszy, ale to są początki i końcówka. Co myślisz o tym wszystkim? Szkoda, że warto było tu przyjechać i zostać na ten. A warto było sobie na ten drugi dzień? Tak. Mimo wszystko jednak, mimo tak? Mimo wszystko było warto, jestem bardzo zadowolona. Co ty gadasz? Jakieś. Serio. Wczoraj rano, jak wyjechałam na ten tor, to miałam takie coś. Ja pierwsza. Kurde, po co ja tu przyjechałam? A taki progres. Dwa dni, poproszę cię. Pakujemy się i 600 do domu. Tak. 600 km tu mieliśmy, ale no ja jestem bardzo zadowolona, bardzo, wręcz niesamowicie bardzo. Robisz formę, no nie? Teraz dziadko już opierniczysz chyba. No właśnie jeszcze nie, jeszcze ogólnie muszę chyba zacząć naprawdę jeździć na wyścigi, bo ja mam taki strach, w ogóle jak ktoś jedzie obok mnie, to ja od razu zwalniam, żeby ten ktoś przejechał. Musisz go z nogi. Żebym miała po prostu spokój i mogła sobie jechać dalej. Musisz go z nogi ładować. Chyba, że ktoś jest jakiś super wolny,
to wtedy go wyprzedzę, już muszę się tak zmobilizować i go wyprzedzę, nie? Powinnaś mieć takie, że nie odpuścisz za fiksa. Kurde, skarby, no nie wiem, bo ja mam takie, że trochę się boję tym dorkiem tych ludzi tak wyprzedzać. Właśnie musisz ładować tam z buta ich, zajeżdżać. Co ty gadasz? No co, poglądać sobie jak na supercrossie jeżdżą, albo na motocrossie, albo gdziekolwiek. Ale no kurde... Karakanów mogłabyś opieprzać. Jest nieźle, co? No. Nie, ja myślę, że ja mam jeszcze szansę. Wśród kobiet. Na World Championship. Ten. MX Moto. Za kilka lat. Ale w jakim teamie? Nie wiem. KTM, Husqvarna, w jakim się widzisz KTM, Yamaha? Ja widzę siebie w teamie KTM. A nie GasGas? Dajcie znać w komentarzach, czy też... A może GasGas? Nie. Ale powiem ci, że co? Nie wiem, 3 razy treningu i co, nie załapię się tam? Kurde, no powinnaś, myślę, że mniej ci potrzeba. Nie no, może 3. Ej, chcę wam tylko powiedzieć, że dzisiaj mamy 7. I ja w tym roku już... Oprócz tego, że 2 pierwsze dni, 1 i 2 stycznia, w ogóle skreślone dni, nic nie robiłam przez te 2 dni, tylko odpieprzałam manianę, to od 3, 4, 5, 6, 7, 5 dni zrobiłam 7 treningów. Ja pierniczę. 2 treningi z Fabianem, 2 treningi na torze. Pozdrawiasz Fabiana? Pozdrawiam, bardzo pozdrawiam. Chyba jednak spłamałam. I 2 treningi szpagatu. Ale co myślisz, że tamte? To jest jednak 6 treningów. Myślisz, że tamte treningi pomogły ci w przyspieszonym progresie? Z Fabianem treningi? Na pewno, dzięki treningom z Fabianem ja czuję. Fabian to jest, Fabian to jest gość. Trzymam ten motor, ja wiem co trzymam, wiecie o co chodzi. Mam większą siłę na pewno. Dzięki podnoszeniu ciężarów. Wiecie o co chodzi. Martwe ciągi, podciąganie. I te sprawy, no nie przysiady. Rumleczki, my się już zbieramy. Tam się ktoś wyjeżdża, ale już końcóweczka. Pakujemy motory. Nieźle jest. Kurde, zajebiście było, muszę powiedzieć. To było coś pięknego. Czy osiągamy, czy nie? Tak. Szkrobika dupa. Yes. Co, szkrobusik? Good, good, bite. 1, 2 i drive. Najlepszy motor. A ty to masz tyle kontuzji. Urwało palca. Powiem ci, skarbie, że super enduro chyba bardziej mnie męczy. A ciebie? Mnie też. Tak? No bo tam się tak jedzie trochę nieprzyjemnie. Tam kurde cały czas uderzasz w coś, no, wyskakujesz tak na te kamienie twarde, kurde, poniewiera po tych kamieniach. Więcej siły niż techniki. No to prawda, jeszcze ci motor się wyjeżdża to 10 razy, to już w ogóle się odechciała jeździć. Szczególnie jak się waży 50 kg i motor waży 100 kg. Zatem 150 tu kurde leci, oj, oj. Pięknie, nie ma co gadać. Jeszcze tu wrócimy. Ja mówię, że jeszcze tu wrócimy. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebyśmy tu wrócili. W ogóle dajcie znać w komentarzach, jak sobie poradziłam. Jaki motor bez papierów? Ogólnie mój jest elektromagnicy. Złapała nas policja w drodze do domu. Sprawdzają, czy nie przewozimy nielegalnych imigrantów. Tylko ja. Policjant się mnie zapytał, jak to jest, że tyle chłopów w aucie, a pani sama musi kierować.